serdecznie. Dzisiaj zaczynamy live z kolejną gościem. Kamilą Ciastką z Opolis Wrocławia. Cześć, cześć, jestem. Cześć, Kamila, tutaj serdecznie. Widzę, że jesteś w Kraku, w gabinecie. Tak, tak, tak. Się właśnie przenoszę, tak żeby usiąść, żeby było dobrze, prosto. Może wezmę jakąś podpórkę. Byłam nakarmić małego, bo ja w trakcie pracy jadę, dostaję cycusia i wracam. A masz dwójkę czy trójkę już tych dziesiątek? Proszę? Dwójkę czy trójkę masz, ja trójkę. Dzieci? Trójkę. Trójkę. No, ale ty najstarszy. Z nami. Dużo położnych będzie dzisiaj z nami. Także dziękuję, że się zgodziłaś na przyjęcie zaproszenia, bo mam taki pomysł, żeby ciągle położne pokazywać, które działają, coś robią, po to, żeby położne, które zastanawiają się, czy coś robić samodzielnie, czy to jest dobry pomysł i krok, bo jesteś położną, jesteś mamą i na pewno jeździłaś, nie wiem jak teraz, jak masz malutkie dziecko, do porodów domowych, pracowałaś w szpitalu, ale przede wszystkim jesteś założycielką, właścicielką przychodni medycznej, FemMed, wcale nie w dużej metropolii, tylko w mniejszej miejscowości, więc myślę, że to też jest dość duże wyzwanie zawodowe. No i myślę, że chciałabym, żebyś powiedziała o tym, w ogóle też o tym, co robisz w okolicach, bo wiem też, że chyba twoja klinika ze szpitalem współpracuje w ramach opieki. Tak, one, na pewno się pojawiają różnego rodzaju projekty i one generalnie wynikają z zapotrzebowania. Jak ja to mówię, jest popyt, jest podaż. Rzeczywiście, kiedy dr Gizela Jagielska, prywatnie znamy się jeszcze od czasów studiów, więc od czasów po 19-20 lat, chciała zmienić trochę oblicze tego szpitala powiatowego w Oleśnicy i gdzieś tam jej się marzyło, czego dokonała, żeby to był szpital, w którym można urodzić najbardziej naturalnie, żeby kobiety mogły rodzić zgodnie z zaleceniami, no to jest mi bliska, no nie tylko gdzieś tam przyjacielsko, ale również zawodowo mojemu sercu. No a że mój gabinet oddzielony jest od szpitala w Oleśnicy 20 km drogą przez las, to okazało się, że to możemy połączyć siły i coś tam razem podziałać. Podpisałam umowę kontrahencką na prowadzenie fizjologicznej ciąży przez położną. Było to rozliczane przez szpital. Szpital podpisał kontrakt z NFZ-em, a ja te pacjentki przyjmowałam u siebie w gabinecie. Zrobiliśmy taką fajną, kompleksową opiekę, czyli pacjentka na wizyty zgłaszała się do mnie do gabinetu. U mnie w przychodni miała pobieraną krew na badania, które są konieczne, wynikają ze standardu opieki okołoporodowej. Miała je pobierane tutaj na miejscu, a na badania, które wymagały obecności ginekologa, czyli między innymi USG raz na trymestr, była kierowana do szpitala. Tam miała wykonywane USG, a później wracała znowu do mnie na wizytę. Więc połączyłyśmy te dwie siły. Żeby to jeszcze lepiej wyglądało, to na mojej wizycie pacjentka dostawała termin u ginekologa w poradni przyszpitalnej. To było refundowane przez NFZ, ale NFZ rozliczył się ze szpitalem, a ja szpitalowi wystawiałam faktury. Także to przez jakiś czas się udało. Nie ukrywam, że jak zwykle to, co dzieli, to są na ogół pieniądze. W tym momencie nie dało się tego wycenić na tyle, żeby, zwłaszcza badań laboratoryjnych, które ciągle idą, żeby można było, no umowa jest, no ale na ten moment nie jestem w stanie ciąży za te pieniądze poprowadzić. Mhm. A powiedz, jak to się w ogóle stało, ponieważ skończyłaś studia z położnictwa, wiem, że pracowałaś w szpitalu, no i dlaczego dalej nie pracujesz w szpitalu i dlaczego poszłaś swoją drogą? Na pewno są blaski, ale podejrzewam też, że są i cienie tej drogi zawodowej. Tak, oczywiście. No, A jeszcze zajęłaś się porodami domowymi, które wiadomo, że w Polsce mają jeszcze różną jakby powiedzmy opinię czy podejście. Generalnie zawsze chciałam, jakby kiedy zobaczyłam, jakby ten szpital był mi potrzebny. Dzisiaj widzę, że to było potrzebne, że tam z punktu widzenia takiego zawodowego nauczyłam się wielu czynności,
takich zabiegowych, od takiego oddziału ciężkiego, gdzie takie oddziały nie istnieją, jak oddział septyczny, w którym były kobiety z ciężkimi wadami dziecka, w trakcie poronienia, z bardzo ryzykownym, z ciążą obumarłą. Tam trafiały najtrudniejsze przypadki położnicze, to była moja pierwsza praca. Tam pierwszy raz widziałam prawdziwy krwotok położniczy w wyniku usunięcia ciąży szyjkowej, czyli ciąży ektopowej, ale umieszczonej w szyjce macicy. Pamiętam, jak taka starsza oddziałowa, wtedy grubo ponad 60 lat, wydawało mi się, że naprawdę bardzo, bardzo poważnie wiekiem doświadczona kobieta. Ja, 22-letnia młoda położna, kiedy mówiła do mnie: Kamilka, uważaj, ciąże szyjkowe krwawią. Więc ja sobie myślę, że już po prostu pracując na tym oddziale pół roku, już wszystko widziałam, nic mnie nie zdziwi. No ale jednak jak kobieta zaczęła krwawić 2 godziny po usunięciu tej ciąży, no to krew bez krzyżówki, dzisiaj są do tego specjalne aparaty, ale to jeszcze też pamiętam, że jesteśmy w podobnym wieku, że tą krew się grzało między udami własnymi, żeby pacjentce można było podłączyć, a świeżo mrożone osocze niezgodnie ze sztuką rozmrażało się na kaloryferze po to, żeby uratować tej kobiecie życie. Więc ja myślę, że dzisiaj z punktu takiego zawodowego było mi to potrzebne. No, nauczyłam się też świetnych takich zabiegowych czynności, sztuków, kroplówek, wenflonów, pobierania krwi. Tego szło bardzo dużo na takich oddziałach. No i dzisiaj mam wprawę, która nie mija, bo ciągle ćwiczę. To na pewno było dobre doświadczenie. No ale tak bardzo chciałam tej porodówki. Ja myślę, że większość młodych położnych, nie byłam inna, były to czasy, kiedy ciężko było w ogóle dostać się do pracy, do szpitala. Gdzieś tam znajomościami moja koleżanka, która się dostała, zadzwoniła, mówi: słuchaj Kamila, to nie dla mnie bajka, nie za te pieniądze, ja nie będę pracować. Dostała propozycję pracy jako przedstawiciel medyczny i to rzeczywiście było świetnie wypłacane, dostała służbowy laptop, no to były lata 2000, jakiś tam szósty, siódmy, no i w takich czasach służbowy laptop to dzisiaj było, jakby ktoś naprawdę podarował, nie wiem co, i służbowy samochód i mówi: słuchaj, ja w tym szpitalu nie będę się tym babrać. Jak chcesz na tą porodówkę, to ja pójdę. To poszliśmy razem do przełożonej, mówimy, Magda mówi: ja się zwalniam, ale Kamila jest na moje miejsce. I trochę byliśmy przed faktem dokonanym. Nie miała wyjścia, przyjęła mnie do pracy, no ale dobra, pierwszy mój dyżur 1 stycznia, nie wspominam dobrze, okropny widok, chociaż na praktykach widziałyśmy takie rzeczy, ale kiedy już staje się twarzą w twarz tej okropnej pozycji ginekologicznej, krzyków lekarza na pacjentkę, dwie położne zapierają się o brzuch, żeby to dziecko urodzić, krzyczą, że ona nie współpracuje, że źle prze. Bardzo nie chciałam być tego częścią. Usiadłam w kąciku i pamiętałam jeszcze z praktyk, że tam trzeba po prostu w tym międzyczasie wypełnić jakieś papiery. Była godzina 7:03 i mówię, to już na pewno dziecko się urodzi dzisiaj, więc sobie wszędzie, gdzie możliwe, wpisałam datę 1 stycznia urodzone i nie chciałam być częścią tych krzyków. W końcu się urodziło dziecko, jakieś słabsze, coś tam zastękało. Oczywiście poszukać informacja do pacjentki, że to jest jej wina, że ona źle parła, że coś. Szeroko nacięte krocze, ja słyszałam nacinanie tego krocza siedząc kilka metrów dalej i pomyślałam sobie wtedy, chyba się urodziłam myśląc ciągle, że ja coś zmienię, że ja zmienię trochę świat. I ja pomyślałam wtedy: nie, spokojnie Kamila, to tylko tak wygląda, żebyś ty wiedziała, jak to wygląda, ale ty na pewno odmienisz. No, ale bardzo okazało, że to szybciej wymienili mnie, niż ja zmieniłam coś na tej porodówce. I to jest ciekawe, bo są takie historie wszystkich położnych, które wiem, które chcą coś zmienić albo dochodzą do jakiejś swojej niezależności, samodzielności zawodowej, to one bardzo często właśnie mówią o tym, że no ja zmienię świat, a okazuje się, że to zmieniają ją. U mnie tak było, przyszła oddziałowa i mówi, no, że tam na noworodkach potrzebują bardziej.
potrzebują bardziej. W międzyczasie jeszcze kilka historii, którą też chcę się podzielić, bo to cudowna położna, nie wiem, czy mnie ogląda Celina, która wprowadzała mnie. To była jedyna położna, o której można się czegoś było nauczyć. Miała swoje, nie wiem jak to robiła, ale jak tak powiedziała, to tak się słuchali lekarze. Zawsze takie położne były i trzeba było się ich trzymać blisko. Przyszła kobieta do porodu, trzeci poród. Trzecie dziecko, Celina do mnie mówi, to były jeszcze czasy, że nacinało się krocze wszystkim. W tym szpitalu, w którym pracowałam, taki był odgórny nakaz. I Celina do mnie mówi, czy ty kiedyś przyjmowałaś poród bez nacięcia krocza? Ja mówię, nie. Mówi, a widziałaś kiedyś ochronę krocza? Ja mówię, nie. Pracując kilka lat już. Więc ona mówi, posłuchaj, ta kobieta pięknie urodziła. Trzecie dziecko, tam jest 7 centymetrów, szyjka zgładzona, spokojnie, ja ci pokażę, jak chronić krocze. No ja już po prostu byłam cała zakochana w tym. No więc powolutku, Celina mi słucha po każdym skurczu tętna, a ja sobie tam delikatnie robię okłady na krocze, rozmawiam z pacjentką, pięknie, oddychamy teraz, a na co wchodzi lekarz i za długo mu się ta główka wyżyna. Pozycja ginekologiczna, więc siłą rzeczy podchodziła pod górę i zsuwała się w dół. Za długo, chociaż tętno było idealne. I on mówi, dobrze, proszę skończyć ten cyrk i naciąć krocze. No lekarz dyżurny, więc ja mówię, kurczę, no miałyśmy chronić. Patrzę na Celinę, no bo myślę sobie, ona jest dla mnie ważniejsza, ona jest moim autorytetem położniczym, tak. Lekarza. A i Celina mi kiwa głową. No to dobra, no jak ona kiwa głową, że nie, no to stoimy przy swoim, udajemy, że go nie słyszymy. I on mówi, proszę natychmiast zacząć to krocze, skończyć ten cyrk. Na co Celina odpowiada, jak się będziecie wpierdalać do fizjologii, to nigdy nie będzie dobrze. Przy pacjentce, przy mężu, przy tym lekarzu. Obraził się, czasem drzwiami wyszedł. I to się niestety też dzieje do tej pory czasami, że jakby myślę, że za mało świadomości też jakby kobiet, no bo skąd mają o tym wiedzieć, że czasami jest tak, że to nie jest kwestia położnej, że ona tego krocza nie chce chronić, czy nie chce urodzić w pozycji wertykalnej, tylko tego, że ktoś jej widzi do porodu. Że są rzeczy, że to czasami, ja miałam wrażenie wtedy, że to się waży moja praca kontra czyjeś krocze. Mhm. I nie było innego wyjścia. Nie naciłyśmy tego krocza, żeby była jasność. Obraził się, wyszedł. Pięknie urodziłyśmy, bez pęknięcia, no ale przyszedł i szył. Mhm. Udowadniając, że tam coś jest. Mhm. No tak. I, no i takie to były wtedy czasy. Zeszłam w ciążę, więc zrobiłam reset, mały krok do tyłu. Z malutkim dzieckiem rocznym wróciłam gdzieś tam do pracy, chwilę do żłobka, kompletnie nie moja bajka, i do przychodni. Do przychodni jako położna rodzinna. Ceniłam sobie to, coś zupełnego od szpitala, że tych ludzi się zna, że robię wizytę i za te 5 lat widzę, jak idzie z plecakiem do zerówki, a ja myślę sobie, ale miałeś żółtaczkę, wszystkich nastraszyłeś, nie? Pamiętam tą mamę, widzę, jak rośnie, widzę, jak zachodzi w kolejną ciążę. To jest coś, czego nie daje szpital. Szpital daje takie przemijanie. Mamy chwilę, te dzisiaj 5-10 minut na relację i chociaż jest to szybko, to na ogół warto też pamiętać i mówić to położnym, że tą relację często pacjentka pamięta całe życie. Dla nas jest to kolejna Kowalska, kolejna Nowak, a ona pamięta, że wtedy ten ktoś podszedł, złapał za rękę, posłuchaj, jestem tutaj, żeby ci pomóc. Czasami zdanie, które wypowiadamy, ona pamięta całe życie, chociaż na dyżurze mamy ich 10 i jutro mamy znowu nockę i znowu kolejnych 10, 15, nie pamiętamy. Dostałam, głęboko sobie to uświadomiłam, kiedy dostałam taki piękny list od pacjentki za opiekę nad nią podczas porodu. Słuchajcie, przerzuciłam wszystkie zdjęcia na Facebooku. Nie mogłam nawet skojarzyć z oczu, skądkolwiek, skąd ja ją znam. A ona dokładnie pamiętała, co ja powiedziałam, o której godzinie, co powiedziałam jej mężowi, żeby mógł jej pomóc podczas porodu, jak mogą to razem przeżyć. Przysięgam, nic sobie nie przypomniałam z tego porodu, a ona pamiętała takie szczegóły. To świadczy o tym, że te 5-10 minut, które my, albo w drugą stronę, kiedy powiemy tekst, który nie wynika nawet ze złej woli, ale czasami czegoś na warstwie, czasami inna pacjentka zdenerwuje, jesteśmy tylko ludźmi, mamy prawo do swoich emocji, o czym się zapomina. Ja ostatnio gdzieś śledzę
poród domowy, przecież od której jestem od lat, widzę, że całkowicie zapomina się o tym, że położna też się składa z emocji, jak każdy człowiek. I że różne rzeczy też pamiętamy, też przeżywamy. I czasami ja rozumiem, że rozumiem, to jest bez wątpliwości, że podmiotem w porodzie nadrzędnym jest pacjentka, ale my też mamy swoje emocje, mamy swoje przeżycia, mamy swój dyskomfort. Przecież czasami się jedzie do porodu z bólem zęba, czasami ktoś jest nie do końca zdrowy, czasami kogoś boli brzuch, a czasami to wezwanie do porodu było o 6, 7 rano i nie zdążyłam się jeszcze napić, nic zjeść. Poród się zadział o godzinie 17, do godziny 20 jestem przy pacjentce i nadal nic nie jadłam. To czasami jest to, no bo opieka nad pacjentką nie pozwala w tym momencie, nie mogę przecież opuścić i po prostu pójść na obiad, bo to by było niemożliwe i nawet niezgodne, więc są różnego rodzaju dyskomforty, o których też się zapomina i też mamy swoje emocje i też mamy swój strach i pamiętam czasami, pamiętam taką pacjentkę, to nawet było niedawno, urodziła, tak bardzo chciała urodzić do wody, swoje trzecie dziecko, ostatnie, tak zaplanowali, chcieli tak bardzo po swojemu, po dwóch trudnych i chciała tą dziewczynkę sama sobie z tej wody wyciągnąć. Nie chciała, żebym jej w tym pomagała. Ustaliłyśmy to wcześniej. Urodziła się główka do wody, no i mam wrażenie, że to jedną sekundę trwa za długo. Ktoś z boku powie, okej, ale jest ten moment, kiedy położna czuje, że no już powinny te barki się powoli rodzić. No i teraz myślisz, serce mi wali tak, że opierając się o ten basen, widzę jak stuka w ten basen. I myślę sobie, interweniować, czy jeszcze pozwolić czekać ile? Dwie, pięć, dziesięć. Na szczęście moje rozważania przerwało piękne urodzenie się dziecka do tej wody. Ale też myślisz sobie, to ona tego chciała, ona chciała było widzieć dziecko. Jeśli ja tam coś dotknę, będzie pamiętała, że coś tam położna musiała. Na ile jeszcze mogę sobie pozwolić na to czekanie? To są różnego rodzaju emocje. Pierwszą dystocję w domu, urodzone po prawie 5 minutach dziecko. O dziwo na 10 punktów, więc nikt tą dystocję nie wierzył. Ale to samo, musisz zachować zimną krew i po wszystkim, jak to dziecko się urodziło i rozpłakało, to ja płakałam jeszcze głośniej. Które gdzieś tam pamiętam. No, pracując sobie w tej przychodni, pomyślałam, że porody domowe zaczęłam przyjmować, pracując jeszcze w tej przychodni, małymi kroczkami z Anią Sochańską i Ewą Mazurkiewicz. Zaczęłyśmy, każda z nas trzech miała zupełnie inny pomysł, zupełnie byłyśmy różne, jesteśmy różne, mamy zupełnie inne charaktery, zupełnie inne nawet światopoglądy. Wszyscy mówią, że w ogóle jak tak to się stało, że my się połączyłyśmy. To działa w ogóle. Wspólna pasja do porodów domowych. Poznałyśmy się na już dzisiaj nieistniejącej, zjeździe nieistniejącej fundacji Żanetka Lity. Dobre Ręce Polskich Położnych. Po roku działalności była impreza połączona, nie powinnam powiedzieć konferencja połączona z imprezą, prawda? Ale imprezę chyba bardziej pamiętam. I poznaliśmy się już w pociągu w ogóle jadąc i gdzieś przy drinku w centrum Warszawy w klubie Ewa wystrzeliła, czy pojechałabym z nią do porodu domowego. Więc ja mówię, no tak, ale gdzie, kiedy? No ale okazało się, że w międzyczasie ja założyłam firmę, już sobie zarejestrowałam te porody domowe, ale tylko czekałam na swój pierwszy poród. Położne, które te porody przyjmowały, nie chciały mnie wziąć trochę pod opiekę, to nadal było w Polsce trochę pod ziemię. Większość z tych położnych wystawiała papiery, że dziecko się urodziło w szpitalu, albo że to był poród nagły, uliczny. Stwierdziłyśmy, że zrobimy to pierwszy raz legalnie. Spotkałyśmy się następnego dnia i stwierdziłyśmy, że to trzeba zrobić krok po kroku. Firma, prawnik, umowa, zupełnie legalnie, dokumentacja, pieczątki, bierzemy to na swoje barki. Wiedziałyśmy, że będzie to się wiązać zaraz z tym, że ktoś będzie nieprzychylny tym porodom. I tak oczywiście się działo. Transfer do szpitala trzeba było opieczątkować. Dlaczego tą pacjentkę do tego szpitala wieziemy, z jakich powodów, co rozpoznajemy. Nie uciekamy pod szpitalem,
udajemy, że wcale ona nie była pod naszą opieką, zrobimy to legalnie. Pierwszy poród nauczył nas pokory. Pojechałyśmy we trzy. Pełne rozwarcie. Niech teraz gromy z jasnego nieba w nas strzelają. Trwało 5 godzin. 5 godzin pacjentka miała taką czynność. Raz mocną, raz słabą, raz przysypiała, raz wydawało się, że już za chwilę urodzi. No, zgodnie z wiedzą, którą miałyśmy z podręczników YouTube'a, bo przecież nie ze studiów, stwierdziliśmy, że jej trzeba ją napoić, nakarmić, na pewno jak dostanie powera, to urodzi. No ale ona poszła spać. I tak bardzo nie chciałyśmy, żeby ten nasz pierwszy wspólny poród skończył się w szpitalu, że chyba byśmy, gdyby to był nasz drugi, piąty czy dziesiąty, to by się skończył transferem, ale tutaj nie. Urodziła się dziewczynka w pozycji na stojąco, okręcona 5 razy pępowiną wokół szyi, ciasno, raz wokół tułowia. Odkręcałyśmy ją długo, zanim podałyśmy ją mamie i miałyśmy powód, dlaczego to trwało tak długo. Chociaż tętno ani razu się nie zawahało. I myślimy sobie, i wtedy chyba ten poród nam chciał pokazać taki szacunek do natury, że za szybko nie jest bezpiecznie, nie jest dobrze, że to nasze czekanie. Myślałyśmy wtedy, co gdyby podali oksytocynę, przecież była kwalifikacja do oksytocyny, co gdyby podali oksytocynę w szpitalu, no to pewnie by ta pępowina mocniej się zacisnęła, wskutek czego byłyby zaburzenia w tętnie i cięcie cesarskie. Tutaj tak bardzo chciałyśmy przyjąć ten poród, że w domu się rozpoczął i w domu się ukończył. Wszyscy byli bezpieczni. Kolejne porody pacjentki przeżywałyśmy razem. Doszłyśmy do jakiegoś etapu, w którym stwierdziliśmy, że każda z nas potrzebuje bardziej młodszej asysty niż już wszystkie we trzy. Pracowałyśmy tak intensywnie, że było po 14-16 porodów na miesiąc. Nie, czasami nie spałyśmy, dostaliśmy pół godziny, spałyśmy u mnie na kanapie, u Ani na kanapie i jechałyśmy za chwilę do innego porodu, mając swoje rodziny, także było naprawdę intensywnie przez jakiś czas. W międzyczasie ja szukałam stacjonarnie jakiegoś swojego miejsca, żeby pracować. Tak jak mówię, ta miłość do pobierania krwi i do tego, że jednak sama ta wiedza o wynikach badań, które mamy i w ogóle o funkcjonowaniu anatomii jest moim konikiem i ciągle mam jej niedosyt, założyłam pobrań. No i tam ludziom pobierałam krew, do dzisiaj ten laboratorium funkcjonuje, tylko 6 dni w tygodniu, a nie jeden. I cały czas to miejsce się rozwija. Ciąża kolejna sprawiła, że zrobiłam mały krok w tył zawodowo, ale pracują tutaj moje położne. Od niedawna, od 2 tygodni jestem posiadaczką fantastycznego sprzętu, jakim jest USG. Już tych badań wykonałam z 10. Się uczę. Trochę to jeszcze obsługuję powolutku. Nie tak szybko jak ginekolodzy, tylko muszę tak jak, wiecie, jak babcia, która sobie musi tam w internecie chce coś wygooglować. Ja też bardzo powolutku naciskam różne rzeczy, żeby mi się nic nie włączyło, nic nie naciskało, czego nie będę mogła obsłużyć. Ostatnio nie mogłam sobie obrazu przesunąć, bo zupełnie nie wiem, gdzie była ta funkcja. Nie powiedziałam tego pacjentce i po prostu gapiłam się na ten obraz, który był w prawym górnym rogu, a chciałam, żeby był bardziej na środku, ale już obiecuję, do następnego USG się tego nauczę. Powolutku robię, uważam, że mamy świetne możliwości jako położne. Przecież nikt nam nie zabrania pacjentkom pobierać krwi, pacjentkom badać, robić im KTG, jeśli potrzeba, słuchać tętna, diagnozować. Mamy fajne przepisy, coraz lepsze. Trzeba się odważać, ale pamiętajmy też, że kiedyś tego nie będzie robił, no to pozostanie trochę nijaki. Jeśli ktoś robi coś kontrowersyjnego, robi to jako pierwszy, rozpoczyna, no to na pewno będzie miał wrogów tyle samo, ile przyjaciół. Założenie własnej przychodni to jest droga przez mękę, czy jednak satysfakcja wynagradza dużo bardziej, bo no wiadomo, sanepid, wytyczne, mało się to kojarzy w środowisku, że przychodnie zakłada położna, albo robi to lekarz, albo robi taka spółka wielka medyczna, a tu nagle położna i przychodnia.
Tak, trochę to było w przepisach trudne, ale jak to, ale jaki lekarz? To dzisiaj, prawda? Gdzieś tam światprzychodni.pl, wpisz numery prawa wykonywania zawodu lekarzy, którzy u ciebie pracują. No dlaczego lekarze, prawda? Tutaj pracują pielęgniarki i trzy położne i pielęgniarka. No i też od niedawna lekarz. Tak jakby wiąże się to z tym, że na pewno jest to działalność prowadzona przez lekarza albo przez jakiegoś menadżera ochrony zdrowia, tak czy ale no, to przepisy się zawsze da ogarnąć, można do czegoś powołać. Nie ukrywam, że bez prawnika, bez takiego telefonu zaufania, pod którym mam zapisane wykrzyknikami bardziej niż telefon do swojego męża, czasem bez jego wsparcia nie da wielu rzeczy ogarnąć. Zawsze moje emocje, jestem, to chyba jak zauważyliście, wiele rzeczy bym chciała. Naraz ciągle mam w sobie masę energii, a on zawsze tak mówi: spokojnie, Kamilko, spokojnie, to nie jest takie proste. To tak jak było teraz z tym domem narodzin. Ja się po prostu sfiksowałam, że otworzę pierwszy dom narodzin w Polsce, zrobimy to. Znalazłam sponsora, powiedziałam: słuchaj, gościu, kupisz ten dom, ja z niego zrobię dom narodzin, a ty na tym zarobisz. Więc on mówi: dobra, jak zarobię, to bierz. No ale oczywiście prawnik mówi: chwila, nie ma w Polsce takiego prawnego tworu jak dom narodzin. I zaczynamy od tego. No to ja w ogóle, ale jak to? Nie można? No właśnie, więc albo jesteśmy salą porodową, albo jesteśmy domem. Nie ma nic pomiędzy. Kwestia tego, czy chcemy się bić o nowe przepisy, czy kwestia tego, że udajemy salę porodową, czy udajemy dom pacjentki, prawda? No i stanęliśmy trochę w A miejscu. w tym miejscu nie wiadomo, dlaczego wydarzają porody nagłe. No właśnie, no właśnie, czyli no i to jest to, co my zrobiliśmy w porodach domowych z Anią i Zewą, tak? Powiedzieliśmy, że nie będziemy tego robić w podziemiu, będziemy to robić legalnie, 100% legalnie. Pacjentka dostanie umowę, bierzemy na siebie ryzyko, pójścia do sądu i dostanie całą dokumentację, że dziecko się urodziło w domu i urodziło się w tym domu, dlatego że taki był plan. Nie dlatego, że ktoś do szpitala nie zdążył. Tak samo chciałam tutaj w domu narodzin, prawda? Pacjentka sobie zażyczyła opieki w domu narodzin i w tym domu narodzin chce urodzić. Nie ma takiego tworu. Przyszpitalne domy narodzin nie są domami narodzin. No nie, to jest jakby nazwa oddziału po prostu szpitalnego. Więc on ucisza moje emocje i on jest do tego wszystkiego bardzo potrzebny. Na pewno tak. Na pewno trudno, coraz trudniej, kiedy pracowników jest coraz więcej, prawda? Bo nagle ktoś wypada, ktoś jest chory, ktoś jest o zwolnienie, ktoś jest w ciąży, ktoś nie może, ktoś dzisiaj dostał gorączkę, a tu gabinet trzeba otworzyć, prawda? Czeka 20-30 pacjentów. Mam to szczęście, że nie jestem właśnie menadżerem, tylko jestem położną i nie ma takiego stanowiska pracy w mojej firmie, którego nie mogłabym wykonywać. I od tego zawsze trzeba wychodzić, czy nie umiałabym obsługiwać, prawda? Więc jestem w stanie zastąpić rejestratorkę medyczną i menadżera, i każdą z położnych, i każdą z pielęgniarek. Także no, dzięki temu, że się trochę wyciszyłam zawodowo, jak urodziłam małego, bo do ostatniego dnia pracowałam, kilka godzin przed moim porodem jeszcze byłam w pracy, to dzisiaj jestem w stanie tam kogoś zastąpić. Gorzej, jak mi się sypią trzy zwolnienia. To A już nie. może, bo przy tej całej twojej historii zawodowej nie wierzę, że nie mierzyłaś się z jakimś hejtem, plotkami na swój temat. Co możesz, jakby nie mówię, żebyś przytaczała koniecznie te plotki, czy wskazywała konkretne osoby, ale raczej w kontekście no, tych młodych położnych, czy położnych, które chcą pójść na swoje, zrobić coś swojego, bo to czasem. To jest tak czasem głębokie i straszne, że potrafi się to skończyć ciężką depresją u niektórych dziewczyn i tym marzeniem wprowadzenia zmiany, zrobienia czegoś, po prostu nie są w stanie sobie z tym hejtem, z tymi plotkami na swój temat zawodowy też radzić. Zawsze, jakby to jest wpisane. To jest wpisane w zawód. Jak jest nadal ze świadomością ludzi. Po pierwsze, ludzie nie odróżniają nadal pielęgniarek od położnych. To jest regularne. A po drugie, nadal myślą, że położna to jest ktoś, kto oznakowuje tasiemką noworodka i gdzieś tam jest blisko sali porodowej, kompletnie na tym się kończy jej robota. Kiedy my mówimy, pacjentka przyszła, mówi: o Jezu, wy tu nie macie ginekologa.
No nie mamy. A co pani potrzebuje? Cytologię. No to zapraszam, prawda? Mamy trzy położne. Nawet może pani sobie wybrać. A ona mówi, o Jezu, ale to tak bez ginekologa? Położna? Na fotelu ginekologicznym? To nadal jakby, to jest chyba trudne, bo to walka. Ja dzisiaj w swojej małej miejscowości, w której każdy mnie zna i jestem nawet nominowana do Rady Miejskiej przez to, że znanym jestem nazwiskiem. Sprawiłam, że dzisiaj pacjentka nie zada takiego pytania albo bardzo rzadko się zdarza. One wiedzą, kim jest położna, na słowo położna, już cytują, co położna powinna robić. Już moje znajome koleżanki się śmieją, że ktoś powie tylko położna, od razu Kamila. To na pewno tak, ale to się latami wypracowuje. Oczywiście ludziom, którzy lekarzom, którzy są wychowani w innym świecie, w którym położna wyłącznie parzyła kawę i trzymała, pamiętam, studiów pierwszy rok położnictwa na tacy lekarzowi rękawiczki, gdyby chciał ich użyć w czasie obchodu. Teraz nagle się okazuje, że ona dość, że sama przyjęła poród, też że sobie sama zszyła krocze. Tak. Kto jej na to pozwolił w ogóle? Oczywiście nieważne, że przepisy, ale one się mają tak nie zachowywać i tak nie odważać, no to boli. To boli ich ego. Zdarza się, że prowadzę ciążę, wysyła pacjentka na USG. Ona nie idzie zgodnie z moim poleceniem, tylko wykonuje to USG u kogoś tam. I okazuje się, że lekarz wyprosił pacjentkę z gabinetu, twierdząc, że on nie weźmie odpowiedzialności za USG, ponieważ ciąża jest prowadzona przez położną. I z tym się trzeba mierzyć, że to nie średniowiecze. Byłyśmy świadkami, ja dzisiaj widziałam, tam i wyskoczyła mi Ewa Rutkowska, muszę o niej powiedzieć. Byłyśmy świadkami, siedziałyśmy na konferencji razem dla, to taka ginekologiczna, fajne tytuły, fajna konferencja, poszłyśmy razem i siedzimy sobie na środku sali, po czym lekarz, który przemawia, myślę, że mówi wyłącznie do lekarzy, i mówi, że Polska jest tak, że Anglia jest tak zacofanym krajem, że tam ciąże prowadzą wyłącznie położne. Na szczęście u nas się to prawie nie zdarza i na szczęście są tanie linie lotnicze, dzięki temu te pacjentki mogą latać do ginekologów, do Polski, ich tam diagnozować, bo to nie średniowiecze, żeby jakaś akuszerka tam grzebała przy pacjentce. Tak byłyśmy obruszone, rzeczywiście ostentacyjnie wyszłyśmy z tej konferencji. No i jakby kiedy 99% położnych jeszcze do niedawna robiło tak, jak było zawsze i nagle zdarzają pojedyncze, które robią coś innego, płyną pod... to zawsze się będzie nie podobać. Zawsze będzie się wiązało z plotkami, zawsze się będzie wiązało z fałszywymi donosami, prawda? Z tą historią. Mamy przecież świetnie zabawę w jakieś tam gumowe ucho. Jeden ktoś powie, na końcu okazuje się, że to zupełnie inne słowo. U nas jest to regularne, prawda? Mamy transfer do szpitala, więc puszczamy informację w świat, że jest transfer do szpitala. Zaraz ktoś do tego dołożył historię, że tam były zaburzenia, ktoś, że krwotok, ktoś, że coś. Już na końcu tej historii, kolejki, okazuje się, że tam po prostu wszyscy umarli. I tak było. Zmierzyłyśmy się z takim bardzo poważnym oskarżeniem, które wylądowało na biurku kuratora, które wylądowało na biurku Dolnośląskiej Okręgowej Izby Położnych i Pielęgniarek. Byłyśmy przesłuchiwane. Mówię ja i moja koleżanka położna, bo nie wiem, czy jestem upoważniona, żeby mówić kto. Ja i moja koleżanka położna, chociaż ona była moją asystą i nawet zeznając powiedziała, że poza podaniem położnej detektora czy podaniem pacjentce kubka wody nic nie zrobiła, no ale była tam, wystarczyło. Dostałyśmy poważne oskarżenie, musiałyśmy przekazać noworodka do szpitala, nie musiałyśmy, zrobiłyśmy to lekko zapobiegawczo, miał furczenia w nosie, myślałyśmy, że są okresowe. Miały przez pół godziny, pomimo dobrej saturacji, ogólnie dobrego stanu. Tato dziecka powiedział takie ważne dla nas zdanie w tamtej chwili. Będę się czuł bezpiecznie, jak zostanie dziecko przebadane przez w szpitalu. Bezdyskusyjnie wezwałyśmy karetkę, oczywiście bez jakiegoś większego pośpiechu, przyjechała karetka. Mama
międzyczasie urodziła łożysko, ubrała się w dresy, no i tego malucha niosąc na rękach do karetki, pojechali do szpitala. No ale w międzyczasie dziecko przestało furczeć w nosku, więc musiał to być po prostu obrzęk taki poporodowy. Matka nie została przyjęta do szpitala, znaczy została, nie została, nie została położona, dziecko zostało przebadane po uzyskaniu wyników badań, późnym popołudniem. Wypisała się na własne żądanie. Poszła informacja, że pacjentka została przywieziona karetką, wykrwawiona, bez kontaktu, z nieobkurczoną macicą, z resztkami, krwotokiem i jakby położona się w sposób nieetyczny zachowała w stosunku pacjentki. Dostałam informację, że położna nie prowadzi podczas porodu domowego dokumentacji medycznej. No, jakby poszło oskarżenie, jak jeszcze nikt nie zapytał, czy ja tą dokumentację w ogóle mam, prawda? Jak ja to przeczytałam, to w pierwszej chwili sobie myślę, Boże, jakie bujdy. Roześmiałam się i myślę sobie, ale to jest aż śmieszne. To jest nieprawdziwe. To nie, mało tego, w tym oskarżeniu było słowo o noworodku, a to noworodek wymagał badań. No i właśnie, i na to wszystko wchodzi mój prawnik, który mówi, Kamila, ale to nie jest śmieszne, to jest bardzo poważne oskarżenie. No i już nie było wesoło i mówi, bardzo poważny paragraf, zostałaś bardzo poważnie oskarżona i teraz trzeba z tego wyjść. No okej, okay. No to co robimy? No to trzeba znaleźć dokumentację medyczną. No oczywiście. Wydawało się proste. Lekarz, cała historia, której nawet nie chcę dzisiaj opowiadać, nie chcieli mi tej dokumentacji wydać, pacjentka mnie do niej upoważniła. Oni stwierdzili, że jeszcze muszą sprawdzić, co tam napisali, więc ja to nagrałam, zgłosiłam to na prokuraturę, że jak to sprawdzić, co oni napisali. Pacjentka pół roku temu była w szpitalu, więc dokumentacja jest archiwizowana, nie można archiwizowanej dokumentacji pisać od nowa. No ale tam były ważne nazwiska lekarskie i stąd poszło. Na szczęście w dokumentacji z karetki było napisane, w jakim celu została wezwana karetka. Było również napisane, że matka nie wymagała żadnej opieki ze strony ratownika medycznego. Dokumentacja medyczna położnych były dwie. Jedna zupełnie co innego pisała, druga co innego napisała. Jedna wtórowała lekarzowi, że pacjentka jest w ciężkim stanie, druga była napisana, że pacjentka nie leży w ogóle na oddziale, tylko czeka na wyniki badań noworodka. Wydawało mi się, że to będzie ok. Nadal nie było. To było tak ważne nazwisko, że to było tak ważne nazwisko w świecie medycznym, że potrzebowali jeszcze większych dowodów. No i okazało się, że na szczęście pacjentka gdzieś tam znaleźli jakiś punkt zaczepienia, że w niewłaściwy sposób została zakwalifikowana do porodu domowego. Później już o to poszło, żeby mnie oskarżyć. Na szczęście pacjentka napisała tam jakieś pismo, coś tam zeznała, kilkakrotnie stawała w mojej obronie, żeby to wszystko się odwróciło i tak się na szczęście ostatecznie stało. Kiedy ja przyjęłam jej kolejne dziecko w domu, to nadal byłam oskarżona o ten pierwszy poród. Kiedy do niej zadzwoniłam, że zostałam oczyszczona ze wszelkich i na szczęście sprawa się wyjaśniła, powiedziała, że to jest jeden z najpiękniejszych dni w jej życiu po tamtych porodach. Także no cieszę się, bo to jest ta historia, że gdyby nie pacjentka stanęła, to ja w ogóle nie wiem, jakby to się skończyło, chociaż racja była po mojej stronie, to czasami i to w Polsce trzeba uważać, że są pewne nazwiska ludzi, którzy mają rację, dlatego że tak się nazywają. Nie, że nie mają racji, jest drogą, która u mnie kosztowała 3 ciężkie lata. Zwłaszcza w relacji jeszcze dla niektórych świadomości personel średni, czyli położna, a nie ma już takiego podziału na personel średni i wyższy, a no tak tytuły jakieś... Chyba z tego, że po prostu pielęgniarki położne, to one zawsze miały maturę i wykształcenie prawie równe wyższemu, nawet jak to nie było akademickie, ale że po prostu pielęgniarki były po średniej szkole, a lekarze stąd takie nazewnictwo, a dzisiaj wiemy, że wszyscy kończymy te same uniwersytety medyczne, w innych kierunkach. Kamila,
Co byś powiedziała dziewczynom, które chcą iść na swoje? Warto, nie warto? Co byś mogła takiej młodej duszy, młodej mówię w sensie pomysłu na, pójścia na swoje, bo to są często położne też wiesz, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, ale które coś chcą zmienić nie tylko w świecie położniczym, ale również w swoim życiu zawodowym jako takim, żeby też nabrać pewnej świeżości takiej i wiary w to, że jeszcze można coś zrobić, to, że 20 lat spędziłam tak, no bo wiesz, ja pamiętam jak ja poszłam na studia, poszłam też jako starsza niż moje koleżanki rocznikowe, bo też kończyłam inne wcześniej studia i to, co usłyszałam, to pierwsze, co na praktykach, to było dziecko, że się to robisz garba i żylaków. Po co ci? Masz inne wykształcenie, idź na to inne wykształcenie, pracuj w tym drugim zawodzie, który ukończyłaś jako pierwsze studia. Nie? Czy I na pewno wiesz, taki. położnictwo jest tak dużym, mimo wszystko działem, komu się wydaje, żeby każdy znalazł dla siebie. Przecież każda z nas czuje się w czymś innym. Jeśli od zawsze fascynowała cię laktacja, to dzisiaj w Polsce jest takie pole do zrobienia, jeśli chodzi o pomoc kobiety w okresie laktacji. Jeśli cię fascynowało zawsze jakaś zabiegówka, no to przecież, nawet przed chwilą wyciągałam szwy po cięciu cesarskim. Rób coś, co na ciebie działa. Jeśli lubisz ludziom pomagać, chodzić po domach. Ja trochę odlubiłam, wolę generalnie pracę w swoim gabinecie, mam tu bardzo komfortowo. Może gdyby tak nie było, to bym dalej lubiła po tych domach chodzić. Jeśli dobrze się tak czujesz, bierz torbę, tam jest naprawdę do zrobienia bardzo dużo. Jeśli oczywiście NFZ nie wynagradza tak, jakby się chciało, więc ani nawet tak, żeby często utrzymać działalność gospodarczą, nie mówiąc już o jakimkolwiek zarobku. Więc często, jeśli komuś się marzy taka praca na NFZ położnej w środowisku domowym u pacjentki, to na pewno trzeba pomyśleć równocześnie o założeniu czegoś, co tą działalność utrzyma, tak jak u mnie. Ja, podpisując umowę z NFZ-em na położną podstawowej opieki zdrowotnej, równocześnie prowadziłam punkt pobrań, równocześnie prowadziłam porody domowe, równocześnie robiłam prywatnie zaszczyki po domach, po to, żeby zarobić na to, żeby móc po tych domach jeździć. To było straszne. Dzisiaj niestety sytuacja zawodowa, finansowa, koszty utrzymania działalności, koszty utrzymania pracowników, bo jeszcze sama mogłam coś zrobić za 3,50 albo za 2,30, ale kiedy ja muszę zapłacić z tego położnej 55 zł za godzinę pracy na przykład, no to nie jestem w stanie na to NFZ-owsko zarobić w ogóle. To jest. Więc dziewczyny, które chciałyby tak pracować, na pewno muszą. Nie da się. Trzeba pomyśleć, to jest praca z serca i tutaj na pewno bez serca nie da się tego zrobić, ale równocześnie do tego serca musi przyjść głowa i sprawne ręce. Jeśli moje sprawne ręce sprawią, że ja się poczuję pewnie przy porodzie, róbmy to. Dlaczego nie? Im więcej dobrych historii. Dzisiaj zobaczcie, co się dzieje. Dzisiaj media mówią, dzisiaj pytanie na śniadanie, dzisiaj Dzień Dobry TVN mówi o porodach domowych, prawda? Które jeszcze do niedawna by było ojejku. Moja mama idzie do fryzjera i słyszy, jak tam fryzjerka mówi, a to pani córka przyjmuje porody domowe. I to się gdzieś tam dzieje. A, bo ja też bym chciała, ale mam ciążę zagrożoną. Już coraz mniej słyszymy, o matko, kto to robi. I to my położne zrobiłyśmy, prawda? Na pewno trzeba powiedzieć położnym, że nie możemy się spodziewać efektów od razu. To nie jest tak, że ja dzisiaj założę firmę i okaże się, że jutro po pierwsze już jestem bogata, bo jestem szefem firmy, dyrektorem dużej placówki. Zapieczące. Tak? A po drugie, wszyscy mnie poważają, a po trzecie, przecież jestem mądra i mam kompetencje. Takie rzeczy się pracuje latami, ale to nie znaczy, że nie warto to robić, bo warto, bo cały czas, bo ja dzisiaj, słuchajcie, zapisuje się do mnie pacjentka na USG i nadal się z tym mierzę. Aha, a przepraszam bardzo, to USG nie będzie wykonane przez lekarza, a to ja dziękuję, prawda? Jakaś, która mnie nie zna i za chwilę dostaję SMS od mojej pacjentki: Kamila, potrzebuję, żebyś mi zrobiła USG, bo tylko tobie ufam. Widzicie, jakby na to zaufanie się pracuje latami i trzeba na to poczekać. Fajnie, to już jest w ogóle idealnie, jak ktoś ma możliwość, żeby te pacjentki, trochę jak fryzjerka, zmienia sobie zakład, ale za nią idą klientki, tak? Bo jest wszystko jedno, czy ona fryzjer u Magdy, czy fryzjer u Marysi się obszerze. Ważne, że to zrobi ta osoba, którą zna, której te swoje włosy powierza.
Trochę jest tak samo z położnym. Ludzie dzisiaj mówią, mam swoją fryzjerkę, mam swoją kosmetyczkę, mam swoją położną, mam swojego lekarza ulubionego. Jesteśmy trochę też czyjeś. I te pacjentki trochę pójdą za nami. Więc jeśli my pracujemy dzisiaj w przychodni, tam mamy, znamy ludzi, znamy okolice, to trochę te pacjentki pójdą za nami. Jeśli pracujemy w szpitalu i chciałybyśmy odejść na swoje, dajmy sobie trochę czasu. Nie rzucajmy roboty, że od jutra to proszę mi tu podpisać za porozumieniem stron, 3 dni tu nie pracuję. Tylko dajmy sobie czas na wprowadzenie po sobie dobrego, po porodzie. Kobieta wychodzi, dajmy jej swoją wizytówkę. Jeśli w domu będzie pani potrzebowała mojej opieki, to chętnie pomogę pani przy laktacji. Prawda? I 150. pacjentka pójdzie na ogólnym forum, mi położna Ania Kowalska pomogła. Tak? I to nazwisko już się trochę obędzie. Myślę, że to jest, biznes trzeba zaplanować, to się nie robi. To trzeba zrobić z sercem, to trzeba mieć sprawne ręce, ale trzeba mieć też głowę do tego, żeby to zrobić rozsądnie, żeby nie pomyśleć, że na hura rzuciłam robotę, od jutra już będę sobie robić to czy to, pierwsze niepowodzenie i to się nie da zrobić. A nawet tak sobie myślę, że jak będą powodzenia na drodze takiej po prostu formalnej, organizacyjnej, nawet tej finansowej, no to jednak siłą rzeczy w pewnym momencie jad się uleje. Tak, no trzeba sobie dać przestrzeń tak z psychologicznego punktu widzenia na taki tył zwrot, że trzeba na pewne rzeczy popatrzeć z jakiejś perspektywy, że trzeba się wyłączyć w ciągu dnia, to sobie zaplanować, to z kalendarzem. Było mi kiedyś ciężko, dzisiaj muszę co najmniej godzinę, półtorej, dwie dziennie robić kompletnie rzeczy niezwiązane z pracą. Żeby to były głupoty, kolega mój, lekarz, który właśnie przyjmuje u mnie w gabinecie, mówi, słuchaj, aż mi jest głupie przede mnie SMS-a, ja dzisiaj od rana oglądam jakieś głupie seriale. A ja mówię, słuchaj, ale tego potrzebujemy. My potrzebujemy wyłączyć się z tego życia, gdzie cały czas myślimy o tych wynikach, o pacjentach. Ja przyjmuję pacjentkę, każę bardzo szybko, proszę mi jutro dać znać, czy to pomogło. Proszę dać znać, czy przestała pani krwawić i tak dalej, i tak dalej. Tyle na siebie bierzemy do tego razem z tym człowiekiem, do tego gabinetu wchodzą jego problemy. Bo okaże się, że okej, są problemy z laktacją, ale one wynikają dlatego, że tam stoi teściowa i ona kaszą wykarmiła jej syna, męża tej pacjentki, a ta głupia młoda sobie obzdurała, że dziecku daje cycka, a dziecko potrzebuje, ostatnio słyszałam, normalnego mleka, a nie jakiegoś tam cycka. I okaże się, że ten problem z laktacją to wcale nie jest w tych piersiach, tylko... Prawda? Więc razem z tą pacjentką wchodzą różne problemy, różne relacje rodzinne, różne emocje. Nie zliczę, ile razy usłyszałam od pacjentki w moim gabinecie, mój mąż mnie zdradza. To był pierwszy powód, dlaczego był problem z laktacją, bo gdzieś ktoś dorwał SMS-a. Słuchajcie, tyle rzeczy ma wpływ na nasze życie, że nie da się oddzielić tych emocji tak zupełnie, chociaż tego uczyć, żeby emocje odłączać. To sprawia, że my czasami, dźwigając na sobie emocje swoje i ludzi, chodzimy kłębkiem nerwów, nie możemy spać. Mówiło się kiedyś i nadal się mówi, że często w zawodach medycznych się nadużywa alkoholu. Ja mówię, całe szczęście, że u mnie ciąża, laktacja, to mam powód, żeby tego nie robić, ale kto wie, czy po prostu czasami na wycieszenie by nie trzeba było. To nas bardzo obciąża i trzeba o tym zapomnieć, o tych emocjach się nie mówi i na pewno trzeba znaleźć sobie rzeczy, które, jakieś hobby, które nic nie ma wspólnego z naszą pracą, nic nie ma wspólnego z pacjentami, żeby po prostu się wyłączać mózg. Może to być głupia gra w jakieś ludziki, kostki, kulki, mogą to być seriale, mogą to być babskie gazety, w jakichś wywiadach nieznaczących, może to być książka niezwiązana z medycyną. Czy tak się da? U mnie w domu 99% książek to są książki położnicze, albo ostatnio kupiłam Adamkę i nie lekarz, bo tylko tej mi brakowało. Tak, ale to też jest bardzo trudne, wiesz, jak nam, jesteśmy na tym etapie, że ta praca jest taką pasją i w ramach odpoczynku właśnie bierzemy kolejny podręcznik z położnictwa. Tak, tak, dokładnie. A ja po prostu czytam świąteczny dyżur. Tak, gdzieś co, niby fabularnie, ale jednak w obszarze medycyny. Super, Kamil. Bardzo Ci dziękuję, bo myślę, że też jesteś dużą inspiracją dla wielu
osób, które chcą ruszyć. Drugiej położnej z wiadomego powodu. Ja na przykład czasami, wiecie, kiedy jestem chora albo coś w tym stylu, Ania Sochańska pisze mi rzeczy oczywiste oczywistości, tak? Weź sobie witaminę C, połóż się do łóżka i tak dalej. Ja to niby wiem, ale wiecie, jak to jest, kiedy ja to usłyszę od kogoś innego, ja czuję, że ktoś się też mną zaopiekował. Ja bym chciała, żeby ktoś podszedł i mi pobrał krew albo mi zmierzył ciśnienie, żebym ja sama tego nie mogła robić. Czasem sobie krew pobieram ze stopy, bo chcę szybko, żeby już nikogo nie angażować. A poczuję krąg, więc robię to ze stopy. I kiedy ona mi gdzieś tam wysyła ostatnio wyniki badań, więc ja mówię, słuchaj, ale to ma tak wyglądać, tak? Uspokój się, jesteś w ciąży, tak ma to wyglądać. Potrzebujemy czasami takiej drugiej osoby, która nas, jesteśmy same, chcemy być pacjentkami i pozwólmy sobie być pacjentkami. Ja wiem, że tu jest dużo położnych, na siłę nie szukajmy, idźmy do tego lekarza, idźmy do tej położnej, zapytajmy koleżanki, udajmy przez moment, że nas w ogóle ta medycyna nie dotyczy. Tego też potrzebujemy, bo my się trochę leczymy same, bo dziewczyny pracujące w szpitalach leczą się ze szpitalnej szafki. Ja nie wiem, jak jest teraz, ale podejrzewam, że teraz w tych szpitalach to tam te leki i tabletki bardzo skrupulatnie liczą. Za moich czasów jeszcze tak nie było, więc można samemu leczyło, my dzisiaj też sobie same leczymy. Mój ból brzucha, już sobie rozpoznałam zapalenie trzustki, ja sobie już to rozpoznałam, ja sobie już na to wzięłam leki, okazało się, że poroniłam. Nie wiedząc w ogóle, że jestem w ciąży, bo przyjęłam 7 porodów pod rząd i nie wiedziałam nawet w ogóle, kiedy takie coś. To wszystko sprawia, że my się to naprawdę fałszywie leczymy, bo najtrudniej jest zadbać, że pozwólcie sobie, dbać o same siebie, pytajcie koleżanek, ludziom, którym ufacie, nie bądźcie własnymi pacjentami. To też bym chciała powiedzieć. Tak, myślę, żeby też pozwolić sobie zaopiekować tą taką sferę psychiczną, no jeżeli naprawdę już jest moment trudny, to też po prostu korzystać ze wsparcia specjalistów, czy psychologów, czy psychoterapeutów, no bo ja też mam takie wrażenie, że my w toku naszych studiów, które nas mają przygotować do pięknego, ale też i trudnego zawodu, obarczonego często bardzo trudnymi sytuacjami strat różnych okołoporodowych, my też nie jesteśmy w ogóle, jakby pomijając, że nie mamy żadnej superwizji, gdzie byłoby to można sobie po prostu systemowo zrzucić. Nie mówię, że ktoś prywatnie korzysta z tej superwizji, tylko po prostu daje to, powiedzmy, system opieki medycznej personelowi medycznemu. To też tak naprawdę mam wrażenie, że każda z położnych musi się uczyć na sobie samej, testować na sobie samej, jak sobie radzić z sytuacją trudną, po trudnym porodzie, po trudnym dyżurze, po trudnej pacjentce, czy medycznie, czy też z czasem z pewnymi psychicznymi trudnościami ta kobieta do nas trafia i jeszcze siebie w tym wszystkim ochronić, żeby za chwilę w kolejnym dyżurze umieć do tej kobiety podejść w sposób znowu większego nadmiaru. I tego nie ma. Oczekuje się bardzo dużo od personelu, zwłaszcza coraz więcej zmian, ale też jakby fajnie jest powiedzieć o tym, że ten personel nie ma ochrony. Nie dostaje tego wsparcia, nie? I żeby nie zaniedbać tego, tylko naprawdę czasem własnymi możliwościami, czasem, środkami spróbować tej pomocy szukać, no bo jak ta psycha też siądzie, no to później trudno jest się z tego wygrzebać. No martwe nikomu nie pomożemy, nie? Tak, tak. Znaczy martwe zapytań, bo to jest trochę tak. Super, Kamila, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że naprawdę jesteś dla wielu osób dużą inspiracją, bo też za chwilę też bym chciała, żebyś powiedziała, gdzie masz swoją przychodnię, gdzie można się do Ciebie zgłosić, bo myślę, że takim też tą wartością istotną w tej Twojej pracy i samodzielności jest to, że Ty nie działasz w dużym mieście, Ty nie działasz w stolicy, tylko właśnie w mniejszej miejscowości, gdzie myślę, że dużo trudniej się z tą samodzielnością też jest przebić. Okej, okay, to jest Jelcz-Laskowice, mamy 15 km od granicy Wrocławia, Femmed Praktyka Położnicza, ulica Oławska 23B przez 25. Można wpisać sobie w mapy Google, po Femmed dojedziecie na miejsce. No, prowadzenie ciąży, edukacja? Tak, prowadzenie ciąży, USG, KTG, edukacja, konsultacje, punkt pobrań, taki, w którym robimy wszystko, cytologię. No mamy też lekarza rodzinnego, wszystkie zabiegi pielęgnacyjne, jakieś zmiany patrunków, szwy, wszystko. Powstaje nasza strona internetowa, robi się tak, że już na niej będzie. Proszę.
porody domowe, choć chwilowo nie za dużo. No, wiadomo, masz taki czas w życiu. Super, bardzo Ci dziękuję. Live się zapisze, jeżeli nie masz nic przeciwko temu. I myślę, że chyba warto, żebyś pomyślała za jakiś czas może o szkoleniach z samodzielności zawodowej dla położnych. Myślę. No to niech się dzieje w takim razie. Bardzo Ci dziękuję, Kamila, i do zobaczenia gdzieś w realu. Pa, pa. Pa, pa, dziękujemy.